Proszę najpierw trenera gości Grzegorza Nicińskiego. Dzień dobry, zacznę od gratulacji dla Kazia. Przegraliśmy na analizie przedmeczowej. Uczyliśmy drużynę, że nie możemy popełniać prostych błędów, jeżeli chce się tutaj zdobyć punkty. I już pierwsze podanie Kujawa bodajże wyszedł sam na sam. Sprawdził się scenariusz, tego nie chcieliśmy. Przegraliśmy 2-0 do przerwy, potem gdzieś ambitnie dążyliśmy. Jeżeli chce się zdobywać punkty w tej lidze, trzeba strzelać bramki. I wiedzieliśmy o tym, że drużyna UKS-u stworzy sobie sytuację. Myśmy też stworzyli, ale nie wykorzystaliśmy i przegraliśmy. Oczywiście do końca chcieliśmy powalczyć. Graliśmy w dziesiątkę po kontuzji Przemka Trytko. Nie mam tutaj większych pretensji do drużyny za ambicje, ale jakości dzisiaj było troszeczkę za mało. Dziękuję. Czy są jakieś pytania do trenera Rości? Tak, problem z kolanem. W narożniku pola karnego zderzył się i kolano. I zobaczymy, pierwsze diagnozy gdzieś nie wróżą zbyt dobrze. Trenerze, porównując to spotkanie z lipca, to tu była duża rozbieżność między tym, co wasz zespół zagrał u siebie w lipcu, a tym, co teraz. Myślę, że po obu stronach tak było. Ten pierwszy mecz zawsze to jest niewiadomo. Przegraliśmy u siebie, postawę w fragmencie gry. Wiedzieliśmy o tym, że drużyna UKS-u jest Beniaminkiem, ale ciekawie gra w piłkę. I dzisiaj przegraliśmy na zupełnie inny mecz. Mówię, chcieliśmy się przeciwstawić, chcieliśmy wykorzystać swoje sytuacje, ale nie wykorzystaliśmy, a drużyna UKS-u prowadziła 2-0 do przerwy i miała sytuację, żeby podwyższyć jeszcze. Dzień dobry. Cieszą 3 punkty. Cieszy to, że zagraliśmy na 0 z tyłu, natomiast nie będę nikomu opowiadał, że dzisiaj zagraliśmy fantastyczny mecz, bo tak nie było. Mieliśmy dużo sytuacji, które powinniśmy do przerwy zamienić na bramki i ten mecz zamknąć. Nie udało się, ale mieliśmy też wiele błędów, nie uniknęliśmy. Myślę, że moi zawodnicy na pewno włożyli dzisiaj w to spotkanie tyle, ile mogli. I mamy teraz przerwę, na pewno gdzieś tam przeanalizujemy i zrobimy wszystko, żeby w kolejnym meczu gdzieś tam przede wszystkim lepiej grać, bo brakowało mi dzisiaj trochę tej naszej składnej gry. Dziękuję. Dziękujemy za podsumowanie. Czy są jakieś pytania do trenera Muscala? Trenerze, to tak krytycznie, że podszedł pan do oceny zespołu, ale chodzi bardziej o to, że tych sytuacji było dużo. Po prostu chodzi o to, żeby je... No tak, ja nie chcę wam opowiadać, że jak wygramy 2-0 albo tak jak wygraliśmy ostatnio z Odrą 5-1, to że zagraliśmy fantastyczne zawody, bo i dzisiaj w meczu z Odrą popełniliśmy błędy. Ja wiem, że wczoraj oglądałem mecz, w którym jedna z drużyn dla mnie była zdecydowanie lepsza w Ekstraklasie, a trener drużyny przeciwnej powiedział, dzisiaj przeczytałem w prasie, że absolutnie ten zespół nie zasłużył na wygraną, z czym się nie zgadzam, ale to jest jego punkt widzenia. Mój punkt widzenia dzisiaj był taki, że to wcale nie były nasze jakieś tam bardzo dobre zawody. Oczywiście, że stworzyliśmy sobie sytuację i trzeba to wykorzystać, ale myślę, że musimy bardziej jeszcze kontrolować spotkanie, bo przy 2-0 w drugiej połowie przeciwnik stworzył sobie kilka sytuacji. Dopiero w momencie, kiedy boisko opuścił Przemek, tylko tak naprawdę zaczęliśmy gdzieś tam kontrolować ten mecz, czyli grając jednego więcej. Pierwsza główka, tak wykonanie UKS-u była w miarę poprawna. Druga była słabsza. Czym pan należy wytłumaczyć? Prowadzeniem czy długością? No po prostu dzisiaj, tak jak powiedziałem, nie zagraliśmy jakiegoś fantastycznego spotkania. Wiele rzeczy gdzieś tam nie funkcjonowało tak jak w innych meczach. I też to tak odbieram, że ten mecz nie był tak rozegrany, jak ja bym sobie to wyobrażał. Mówi pan, że czeka nas teraz przerwa, bo przerwa czeka, bo nie będzie meczu z KS-em Katowice. Mhm. Czy planuje pan jakiś sparing w zamian tego, czy... Nie. Tradycyjnie tak jak poprzednim razem. Tego kino. Tak. Słabe trochę formy ostatnio, tak widać, to z trybuny, gdzie pan Wojtek Łuczak jest, nie? Czym to jest powodowane? Czy jakąś chorobę, jakąś kontuzją, jakąś niewyleczonym urazem, czy... Myślę, że brakuje pary, tutaj Wojtek w pierwszej połowie
Dobrze sobie radził razem z Łukaszem Piątkiem. Później zdecydowałem się na taką zmianę, żeby gdzieś tam, nie ukrywam, trochę wzmocnić Lukasem tą linię pomocy, ponieważ Chrobry grał dwójką napastników i stąd taka decyzja. Ale nie, ja myślę, że tutaj nie szukałbym gdzieś tam pojedynczych jakichś ogniw, że są w słabszej formie. Po prostu dzisiaj gdzieś tam trochę słabiej zagraliśmy jako zespół. Może dlatego gdzieś tam trochę słabiej było.